Halo, halo. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? A w dzisiejszym odcinku, jako że jest to odcinek numer 9 i zaraz będzie pełna dziesiątka, to zadam wam bardzo ważne pytanie. Co by było, gdyby Owen i Noah wystąpili w pierwszym sezonie? Czy daliby radę sobie z wyzwaniami, jakie by tam na nich czekały? Czy zostaliby wykopani przez Heather? Oraz w jakiej drużynie by się znaleźli? No nie. Tak. Tak na serio, to co by było, gdyby w pierwszym sezonie pojawili się łyżwiarze? Czy daliby sobie radę? W jakiej drużynie by byli? Oraz czy zostaliby wykopani przez intrygę Heather? No i najważniejsze, czy Chris nie dostałby kurwicy w ich towarzystwie? No to zaczynamy. Łyżwiarze, łyżwiarze, łyżwiarze. Okropny duet, w którym występują okropni ludzie. Cwane, chytre, lisie, pyski, które chcą za wszelką cenę dojść jak najdalej się da, ciągle przechwalając się, że zdobyli pierwsze miejsce tam, tam i tam. I jak bardzo nie cierpią złota. Matko bosko, tego się nie da słuchać. Wyglądowo to reprezentują się oni właśnie w ten oto sposób. Bardzo, ale to bardzo widać, że lubią różowy kolor. I bardzo, ale to bardzo lubią fioletowy kolor. Do tego mam jeszcze jakieś takie swoje kamizelki z takim kożuchem. No i rozróżnia ich to, że José jest brunetką, a Jacques jest blondynem. No tak więc chyba możemy pójść dalej. Starczy tego opisywania ich wyglądu. Jest sporo drużyn, które zostało przez nich wykopanych. Próbowali robić brudne taktyki na zasadzie chwilowego sojuszu, by potem kogoś kopnąć w dupę. I żeby nie było, to totalna porażka i tutaj czasem trzeba brudnej taktyki, by zajść gdzieś dalej. Jak najbardziej się zgadzam, ale osobiście sama ich postać doprowadza mnie do szału. Więc odpowiadając na pytania, w jakiej drużynie by ta dwójka się znalazła? Otóż podejrzewam, że we wrzeszczących susłach. Czy daliby sobie radę? Nie, kurwa nie. Jestem wręcz pewien, że odpaliby tak szybko, jak przyszli, czyli odcinek 10, a jak nie, no to odcinek tam blisko 17. Mam nadzieję, że Heather tutaj na coś się przyda i za pomocą swojej intrygi wykopie ich na zbity pysk. A Chris to podejrzewam, że dostałby szału tak jak Don w wariackim wyścigu, kiedy non-stop pitolili o tym, jak nie lubią srebra. A wy? Co sądzicie o tej dwójce przychlastów w pierwszym sezonie, gdyby się pojawili? Piszcie w komentarzach, to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikujemy. I jeżeli podobał wam się ten film, jak i pozostałe, to zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach na tym oto kanale. Trzymajcie się i cześć.